Maciej Dobrogost, na co dzień prowadzę cross-trening w Avalon Extreme. Dziś startujemy z pierwszym treningiem Avalon Extreme Workout. Moim współczuczącym jest Mariusz. Siema. Będziemy pracować nad poprawą Waszego chwytu oraz mobilnością i stabilizacją nadgarstków. Zapraszam! W takim razie zaczynamy. Pamiętajcie, najważniejszym elementem w Waszym treningu jest rozgrzewka, odpowiednie przygotowanie ciała do pracy, którą chcecie wykonać. Naszym tematem treningu dzisiaj jest wzmocnienie i poprawa chwytu w dłoni oraz w nadgarstku. Tak więc zaczniemy porządną rozgrzewkę na nadgarstki. Mariusz, dwie ręce kąt prosty przed ciałem. Zaczynamy od wolnych, obszernych krążeń. 10 krążeń wykonujesz do wewnętrznej strony i następnie 10 krążeń wykonujesz do zewnętrznej. Zwracajcie na to uwagę, żeby łokcie były nieruchome, żeby ciało było nieruchomo. Praca jest tylko i wyłącznie w izolowanym ruchu, który wykonujecie na nadgarstku. Mariusz sobie jedzie, zrobił do wewnątrz, teraz wykonuje na zewnątrz. Tak więc za chwileczkę będziemy mogli przejść dalej i zacząć troszkę bardziej złożone ćwiczenia. Zaczynamy zawsze od partii mięśniowych, które interesują nas docelowo. Przechodzimy coraz wyżej, coraz wyżej. Mariusz, ręce na wysokości barków i wykonujemy krążenia. 10 krążeń do wewnątrz i 10 krążeń na zewnątrz. Pilnujcie, aby łokcie były na wysokości barków. Nie opuszczajcie rąk. Starajcie się utrzymać ręce cały czas w napięciu tak, abyście czuli, że ten zakres ruchu, który wykonujecie, jest jak największy dla Was do wykonania, największą możliwą formą, którą możecie zrobić. Tak jest. Zrobił po 10, następne ćwiczenie same barki. Wykonuje 10 krążeń barkami do przodu, 10 krążeń barkami do tyłu. Jak zauważyliście, zaczęliśmy od dłoni, przechodzimy coraz wyżej w stronę ciała. Następnym elementem, który zrobimy po krążeniach barków, będzie przygotowanie głowy i tak naprawdę kończymy całą obręcz barkową, to co będzie nam potrzebne do pracy, którą wykonacie z rękami. Tak jest, główka. I teraz bardzo powoli wykonujemy krążenia. Pamiętajcie, żeby ten zakres również był jak największy, czyli ucho powinno dotykać barku, broda powinna dotykać klatki piersiowej, a głowa wychodzić jak najbardziej do tyłu, tak abyście jak najbardziej uruchomili cały kark i rozruszali górną część kręgosłupa. Bardzo dobrze. Mariusz, nie śpimy, jedziemy dalej. Nadgarstek. Dociskamy palce do przedramienia. Przytrzymuję palce do przedramienia. Starajcie się, żeby łokieć był prosty, żeby ręka maksymalnie, żebyście poczuli na ręce rozciągnięcie na górnej części przedramienia, którą macie w tym momencie za zadanie rozciągnąć. Przytrzymujemy około 10-15 sekund. Zmieniamy stronę na drugą rękę i wykonujemy analogicznie to samo ćwiczenie na drugą stronę. Bardzo ładnie trzymamy, przytrzymujemy. Jak czujecie, że możecie troszkę pogłębić ten ruch, zróbcie to, dociągnijcie, wykorzystajcie maksymalnie ten ruch. Warto sobie powtórzyć to ćwiczenie kilka razy. My przejdziemy już do następnego, natomiast jeżeli macie chwilkę czasu więcej, zróbcie to przynajmniej po 2-3 razy na rękę. Następne, ściągamy nadgarstek do dołu. Można sobie lekko podłożyć palec pod tą część nadgarstka, czyli kciukiem przytrzymuję nadgarstek, ściągam rękę do dołu i to samo. Liczymy sobie mniej więcej do 15-20 sekund, tak żeby przytrzymać. Pogłębiamy cały czas ten ruch, staramy się coraz bardziej rozciągnąć tak, aby ręka była dobrze przygotowana do pracy, która czeka nas za chwilkę z nadgarstkiem i dłonią. Druga ręka, Mariusz. Tak jest. Przytrzymujemy, przytrzymujemy. Bardzo ważne, żebyście dokładnie wykonywali te ćwiczenia, bo to jest najważniejszy element całego treningu, czyli przygotowanie się do pracy, która nas czeka. I tutaj tak samo, powtórzcie sobie te ćwiczenia, jak macie czas, oczywiście 2-3 razy przynajmniej na rękę i lecimy następnie. Ręce trzymacie w ten sposób, Mariusz, i skręcam nadgarstki na zewnątrz i do wewnątrz na maksa. Na zewnątrz, do wewnątrz, ta sama zabawa. 10 powtórzeń staramy się wykonać. Na zewnątrz, do wewnątrz. Przytrzymajcie chwilkę w najbardziej rozłożonym momencie i tak samo do wewnątrz w najbardziej ściśniętym ustawieniu.
Ręce składamy w koszyczek. I na przemienię. Raz jedna, raz druga. Ściągamy po 10 razy. Co powtórzenie troszkę szybciej ręce pracują, Mario. Co powtórzenie troszkę szybciej. Przyspieszam, 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 przyspieszam. Tak, żebyście mniej więcej po 10 do 20 powtórzeń mieli już dosyć dużą intensywność. Dogrzewam, dociągam, dociągam, dociągam i luz. Na koniec strzepnąć łapki sobie kilka razy, podogrzewać, podociągać i jesteście przygotowani do tego, aby móc wykonać docelową część treningu. Lecimy dalej. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonamy, aby poprawić Wasze zdolności manualne oraz mobilność Waszego nadgarstka, będzie toczenie kulki po ścianie. Ćwiczenie wydaje się proste, ale musicie wykonać je poprawnie, tak aby osiągnąć zamierzony cel. Kulkę toczycie od palca do nadgarstka. W momencie, kiedy kulka jest przy palcu, dociskacie nadgarstek po ścianie. Za chwileczkę Mariusz zaprezentuje Wam wszystkie 5 serii, które wykonacie. Ilość powtórzeń, którą będziecie robić, zaraz Wam powiem. Ważne, żebyście przypilnowali wszystkich elementów, czyli w momencie, kiedy kulka jest przy palcu nadgarstek, dociskamy mocno do ściany, czy ewentualnie miejsca, w którym będziecie robić. Musi być to płaska, płynowa powierzchnia, po której będziecie mogli toczyć kuleczkę. Proszę Mariusz, zaczynamy. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Mario przyblokuje wózek, przygotuje sobie ćwiczonko. I zaczynamy. Jest palec, dociskamy nadgarstek. Przeturlowujemy kulkę do nadgarstka, wracamy na palec wskazujący, palcem wskazującym dociskamy kulkę nadgarstkiem do ściany i przechodzimy po kolejnych palcach aż do najmniejszego paluszka dłoni. Droga powrotna ta sama, czyli zaczynamy od małego palca, przechodząc powoli do naszego kciuka. Wykonujecie sobie to po 5 razy na rękę, czyli 5 razy w tą i z powrotem muszę wykonać całe ćwiczenie. Dopiero zmieniam rękę. Cała seria Waszej pracy to jest 5 takich serii, czyli musicie tak naprawdę zrobić to 10 razy w 5 seriach. Przerwy między seriami tak naprawdę są nam tutaj niepotrzebne. Ważne, żebyście się skupili na dokładności wykonania ćwiczenia. Tak jak widzicie, Mariusz robi to powoli, robi dokładnie. Każdą fazę ruchu akcentujemy, czyli każde dociśnięcie nadgarstka, każdy moment, w którym palec jest na piłce, staracie się na chwilkę przytrzymać. To jest bardzo fajne ćwiczenie, które pomoże Wam poprawić właśnie te zdolności manualne chwytu w momencie, kiedy mamy jakieś tam problemy lekkie z ustawieniem dłoni. Czym wolniej to będziecie robić, tym to ćwiczenie będzie nam fajniej dawać efekty. Ćwiczenie dosyć długie, troszkę wymagające od Was cierpliwości. Nie pomijajcie tego w żaden sposób. Jak widzicie, Mario musiał troszkę zrobić przerwy już. Ta ręka cały czas pracuje. Słuchajcie, tak jak Mario mówi, przedramię jest to element chwytny dłoni, mięśnie przedramienia pomagają Wam w chwycie, tak więc czym będziecie to dokładnie robić, tym powinniście właśnie czuć to na przedramieniu. Ewentualnie tak naprawdę element rozciągający nadgarstka, czyli to, co Mariusz robi w fazie, kiedy piłka jest przy palcu, powoduje to, że rozciągamy, mobilizujemy cały czas nadgarstek. Jak widzicie, który raz Mario robi? Czwarty. Czwarty raz przechodzi dopiero ręką do końca, tak więc będzie to jeszcze chwilkę trwało na pewno, ale robimy wszystkie serie z Wami po to, żebyście mogli sobie ćwiczyć razem z nami, po to, żebyście mogli obserwować, co się dzieje, żebyście nie musieli robić tego sami. Tak więc każdą serię przećwiczymy z Wami. Ja będę ewentualnie Mariusza poprawiał, natomiast Mario wszystko robi jak najbardziej tak, jak trzeba. Jak widzicie, już te zdolności manualne są troszkę lepsze. Te pierwsze serie były trudniejsze. Musiał sobie to troszkę w głowie poukładać. Zobaczymy, jak będzie ze stroną lewą, ponieważ Mario jest praworęczny, tak więc zaczął od prawej ręki i to jest automat, który nasze ciało wykonuje, czyli chcecie zawsze zacząć stroną mocniejszą. Tak jak Mario mówi, kciuk jest najtrudniejszy, bo z kciukiem jest to najmniej chwytny palec. Tak, macie dłoń, która jest chwytna od góry, palce cztery dłuższe, które są bardziej chwytne. Kciuk nie jest palcem chwytnym, natomiast pomaga w uchwycie, w zamknięciu chwytu na dłoni. Tak więc, jak widzicie, powolutku sobie zaczął, powolutku robi, powolutku zaczyna, robi i już opanował sobie ten ruch. Bardzo fajnie to wygląda i tak samo Wy powinniście to robić, czyli powoli, dokładnie. Pamiętajcie, że nie wszystkie ćwiczenia, które wykonujecie, muszą Was zamęczyć. One mają też
pewnym sensie poprawić Wam tą zdolność koordynacji, tą zdolność właśnie pracy takiej izolowanej na daną partię. Tutaj izolujemy pracę i wyłącznie na nadgarstek i poprawiamy sobie tą mobilność. Cała ręka pracuje, słuchajcie, cały czas, tak naprawdę może tego nie do końca widać, ale cały czas ręka jest w napięciu, cały czas ręka dociska piłkę, cały czas próbujemy zrobić tak, żeby piłka z ręki nie uciekała. I Mario sobie leci, jest to dopiero pierwsza seria, słuchajcie, więc tak naprawdę jeszcze troszkę pracy przed nami. Przynajmniej te 5 serii każdy z Was powinien zrobić. Przynajmniej te 5 serii, czyli takie minimum, które musicie wykonać, żeby to ćwiczenie dało Wam zamierzony efekt. Lekkie przerwy tak, oczywiście, jak są potrzebne. Dobrze, Mario, tak jak tutaj zauważył, przy trzeciej serii już ta ręka troszeczkę jest zmęczona. Natomiast to jest trzecia seria, trzecie podejście z pierwszej serii, czyli musicie mieć na uwadze to, że jeszcze te 3-4 powtórzenia przynajmniej musicie zrobić, po 5 wejść na prawą i na lewą rękę. Mario sobie robi, cały czas kontrolujemy, co się dzieje. Jak Mariusz jest? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Słuchajcie, i właśnie o to chodzi, tak, żebyście w tych ćwiczeniach czuli tą pracę, którą chcecie wykonać. Czyli jeżeli mamy pracować na nadgarstku, na przedramieniu, to powinniście czuć, że ta część ciała cały czas jest w ruchu. Dobra, jest pięć. Bardzo dobrze. Mamy wykonane 5 na prawą, 5 na lewą, słuchajcie, czyli mamy pierwszą serię zrobioną. Przerwa jak najbardziej wskazana, troszeczkę rozluźnić. Natomiast jeżeli czujecie, że możecie zaczynać kolejną, jedziemy następną. Proszę Mariusz, zaczynamy znowu od prawej ręki i dociskam kciukiem, dociskam palcem wskazującym i tak dalej. Przechodzimy do najmniejszego palca. Możecie już sobie troszeczkę to przyspieszyć. Czyli jeżeli czujecie tutaj, że już troszkę ta kontrola piłki jest lepsza, to mogę zrobić to troszkę szybciej. Mogę troszkę przyspieszać. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań na to, żeby wykonywać to szybciej. Natomiast jeżeli będzie sytuacja taka, że zaczynacie przyspieszać, a piłka zaczyna Wam wypadać, to jest sygnał do tego, że jednak potrzebujecie pracy wolniejszej, dokładniej, żeby to wykonać i powolutku kontrolować, co się z piłeczką dzieje. Bardzo ważne, żeby akcentować to dociśnięcie nadgarstka, tak? Czyli mimo tego, że łapa jest zmęczona, przed ramię troszeczkę boli, to cały czas Mario pilnuje, dociska nadgarstkiem mocno do boksa. Cały czas działamy, cały czas robimy, mimo tego, że już ręka troszkę zmęczona, już nawet na przedramieniu pojawiły się jakieś mięśnie, które były gdzieś tam ukryte pod skórą. Teraz już widać, że jednak to przedramię cały czas pracuje, mimo tego, że w ciszy nie wydaje się na stosunkowo proste. Mariusz, jak sobie robi? Nie jest takie proste, się, dokładnie. Pilnować. Piłki trzeba mocno pilnować, tak jak dobrze Mario mówi tutaj. Naprawdę, słuchajcie, bardzo fajne ćwiczonko, które pomoże Wam na pewno poprawić te zdolności manualne. Czyli to, jeżeli mamy jakiś problem z uchwyceniem przedmiotów, nie zawsze wszystko czujemy tak, jakbyśmy chcieli, czyli ta ręka nie do końca chce z nami współgrać, to w taki sposób właśnie możecie sobie bardzo fajnie poprawić tą mobilność i jednocześnie chwytność ręki, to czucie Waszej dłoni, to co Wam później pomoże w poprawie mobilności oraz tego chwytu, nad którym dzisiaj w tym treningu będziemy pracować. Czyli nie olewamy, robimy po prostu tak jak trzeba i przynajmniej te 5 serii trzeba wykonać. Jak tam, Mariusz? Dobrze. Będzie dobrze? Zrobimy te 5 serii? Zrobimy. Oczywiście, że zrobimy. No jak mamy nie zrobić? Tak jest. Można sobie puścić oczywiście jakąś muzyczkę, można sobie nucić coś, żeby było przyjemniej. Te ćwiczenia mają Wam sprawiać przyjemność. Słuchajcie, to ma być coś, co robicie dla siebie, po to, żeby czuć się lepiej. A jak komuś jest potrzebna muzyka, jest komuś potrzebne coś, co Wam pomaga przy ćwiczeniach, śmiało róbcie to w taki sposób, jaki Wam sprawia przyjemność. Mario kończy już powoli drugą serię. Mam nadzieję, że Wy również mniej więcej w podobnym tempie wykonujecie. Widać, że już musiał troszkę rączki rozluźnić, więc jednak efekt zamierzony jest cały czas osiągnięty. Słuchajcie, te 5 serii to jest tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić. Myślę, że mamy już tutaj mniej więcej wszystko rozjaśnione, tak? Wszystkie elementy, na które powinniście zwracać uwagę, są, mam nadzieję, powiedziane. Udało nam się to wszystko opanować. Mario próbuje troszkę przyspieszyć już tutaj, tak? Ponieważ widzę, że już bardzo fajnie to działa, bardzo fajnie wchodzi. Działamy, przyspieszamy delikatnie. Czym pewniej się czujecie w tym ruchu, tym bardziej starajcie się tą pracę przyspieszyć. Ważne, żeby ta piłka też była odpowiednia.
Tak, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Piłki naprawdę możecie sobie no, zakupić tak naprawdę przez internet. Ważne, żeby piłka była gumowa i żeby ona miała dobre tarcie z powierzchnią, na której ćwiczycie. Tak samo z waszą ręką. Niektórzy używają rękawiczek. Ja ogólnie do tego ćwiczenia nie polecam, żebyście zakładali rękawiczki, bo wtedy to czucie jest dużo lepsze. Rękawiczka, która ma gumową podkładkę, nie zawsze będzie dla was dobrym stabilizatorem do takiego ćwiczenia. Tutaj raczej czucie dłoni, to co czujecie pod ręką, jest ważne. Natomiast czy to ćwiczenie da się wykonać na przykład z piłeczką do tenisa? Myślę, że tak, natomiast pamiętajcie, że piłka do tenisa jest dosyć miękka, więc nie do końca, jak widzicie, już, przepraszam, podajemy piłeczkę. Nie uciekamy z kadru, proszę bardzo, jedziemy. Tak jak widzicie, troszkę szybciej popracował i troszkę ta ręka zaczęła od razu uciekać, więc pełna kontrola musi być, jak piłka wam ucieknie, nic złego się nie dzieje. Oczywiście poprawiamy pozycję i wracamy z powrotem do działania. Tak więc pamiętajcie, piłka musi być dosyć twarda, raczej unikamy rękawiczek, jakichś tam elementów, które wam pomagają przy ćwiczeniach i staramy się robić to jak najdokładniej. Jeżeli czujecie się pewnie, przyspieszamy, jeżeli nie, działamy sobie cały czas w takim tempie, jakie pozwala wam kontrolować piłeczkę. Dobrze, bardzo szybko. Trzy serie mamy, zostały nam dwie. Więc myślę, że możemy spokojnie zaczynać serię czwartą. Serię czwartą, tak jak mówię, minimum to jest 5 serii. Jeżeli komuś się to spodoba i to ćwiczenie zobaczycie, że wam naprawdę fajne efekty przynosi, nie ma problemu, żebyście je powielali nawet codziennie. Tak możecie to robić sobie w każdym dowolnym momencie. To jest też ćwiczenie, które nie wymaga jakiejś specjalnej rozgrzewki. Tak naprawdę można sobie tylko przygotować lekko nadgarstek, podogrzewać, podociągać, pozwiększać zakresy w nadgarstku, podociągać palce tak samo. Pamiętajcie, że palce też są stawy, mniejsze, wolniejsze, ale tam też są stawy, które trzeba przygotować. Ścięgna, powięźni, to co wam pozwala wykorzystać chwyt, więc to wszystko trzeba sobie uruchomić i można spokojnie rączką sobie rolować w każdym dowolnym momencie, nawet w przerwie w pracy, jak ktoś ma chwilę przerwy, chce się rozluźnić rękę, dużo pracujecie na komputerze, ręce zaczynają boleć, nadgarstki, palce, super ćwiczenie. Biorę piłkę, dogrzewam, przygotowuję nadgarstek lekko i jadę sobie nawet po biureczku czy po ścianie. Gdzieś tam mogę te palce cały czas sobie lekko porozciągać. No. Mariusz, ręka będzie jeszcze sprawna po tym wszystkim? Będzie. Damy radę coś zrobić? Damy radę, tak. Oczywiście, że damy. Jedziemy. Nie no, ja dużo pracuję przy komputerze, więc to jest świetne ćwiczenie, bo do tego, żeby sobie to wzmocnić. Wzmocnić rozciągnięcie przede wszystkim, tak? Dużo takie problemy cywilizacyjne teraz, tych czasów, tak? Czyli wszyscy siedzimy w domu online i tak dalej. Nie mamy możliwości nieraz nawet wyjść z domu czasami, bo praca biurowa nas do tego biurka jak i tutaj przytłacza, więc naprawdę takie proste rzeczy mogą wam bardzo, bardzo pomóc w tym, abyście później mogli się dużo lepiej czuć w takich, no powiedzmy, trudnych życia codziennego, tak? Czyli te ręce na pewno są nam bardzo potrzebne w wielu, wielu sytuacjach. Kończymy właśnie powoli czwartą serię i za chwileczkę Mariusz będzie zaczynał ostatnią i już chciałbym, Mariusz, żebyś w tej ostatniej serii naprawdę popracował nad tempem pracy, czyli nawet kosztem lekkiego zgubienia piłki spróbuj troszkę to zrobić szybciej, trudno, nic się nie dzieje, ustawić się porządnie i jedziemy, działamy. Ostatnia seria troszkę szybsza, taka już bardziej na kontrolę tego, co się dzieje, ale już ma mega, mega ogarnięte to, w jaki sposób to wykonywać, wie w którym momencie, kiedy, gdzie piłka może uciec i tak jakby staramy się tutaj już w tej ostatniej serii zaakcentować to tempo pracy, żeby mieć już tutaj wszystko ładnie, kompleksowo wykonane. Mariusz ładnie jedzie. Ostatnia seria, prawa ręka. Oj, mam piłeczkę, pyk. Wracamy, jak widzicie, nic się nie stało. Wracamy, lecimy i jedziemy. Piłka się zmęczyła razem z Mariusza przed ramieniem, dlatego też można troszeczkę uciekać. Dobrze. Lewa ręka, ostatnie 5 przejść i staramy się. Tutaj słuchajcie, zawsze przy stronie tej słabszej człowiek zawsze odruchowo zaczyna stroną mocniejszą, czyli zaczął od prawej ręki i słusznie, bo jest to pewnie strona jego dominująca, nawet na pewno. Natomiast starajcie się też bardziej skupiać na ćwiczeniach na stronę słabszą, czyli strona słabsza, w jego przypadku strona lewa, jest zawsze trudniejszą wersją, dlatego nie pomijamy tego, staramy się, żeby jak najwięcej pracy było na stronę słabszą. Ostatnie dwa powtórzenia z piątej serii i
mamy cały zestaw wykonany porządnie, z fajnym akcentem szybkościowym na koniec tej pracy. Mamy to. Przechodzimy za chwilkę do następnego ćwiczenia. Pierwsza seria zrobiona. Dzięki. Ok, przechodzimy do drugiego ćwiczenia. W drugim ćwiczeniu będziecie potrzebowali gumy. Gumą będziecie, może być to guma taka, może być to guma dosyć krótka, bo zakres ruchu, który będziecie robić, jest krótki. Docelowym waszym ruchem jest praca w nadgarstku, którą wykonujecie w ten sposób, czyli wasz nadgarstek będzie pracował góra, dół, a tak naprawdę w ustawieniu bocznym, czyli na prawo i na lewo. Gumę łapiemy w ten sposób, dociskam kciukami i pozycją wyjściową jest złożenie rąk do wewnątrz. Będziecie rozciągać gumę samym nadgarstkiem bez pracy w obręczy barkowej, czyli nie rozciągam plecami gumy na zewnątrz, tylko pracujemy do wewnątrz, na zewnątrz. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, proszę Mariusz, żeby w pozycji wyjściowej guma była napięta, czyli w momencie, kiedy Mario będzie zaczynał ćwiczenie, guma musi być napięta i wtedy dopiero rozciągamy. Proszę bardzo, Mario zaczyna. Zadanie do wykonania jest to 5 serii po 10 powtórzeń. Stosunkowo do naszego pierwszego ćwiczenia, które zajęło nam dosyć sporo czasu, będzie to ćwiczenie dosyć krótkie, ale też starajcie się wykonać to jak najdokładniej. Czyli zobaczcie, mimo tego, że ruchów jest niedużo, już jakaś tam delikatna przerwa musiała się pojawić, bo ręce są cały czas w napięciu. Guma w pozycji wyjściowej jest napięta, w pozycji końcowej, czyli w rozciągnięciu na zewnątrz, również jest napięta. Starajcie się maksymalnie kontrolować zakres ruchu nadgarstku, czyli to, jak ręce dościągacie do wewnątrz i to, jak bardzo mocno wyciągacie je na zewnątrz. Czym większy ten zakres, czym bardziej zmobilizujecie, uruchomicie nadgarstek, tym lepiej. Staracie się utrzymać cały czas w napięciu. Po 10 powtórzeniach oczywiście Mariusz robi przerwę. Czyli, słuchajcie, ta przerwa, jaka długa przerwa? No to jest takie pytanie dosyć indywidualne u każdego. Czyli jedni będą potrzebowali 30 sekund, inni będą potrzebowali minuty 30 sekund. To jest u każdego z was dosyć indywidualna kwestia. Myślę, że Mario będzie mógł raczej skrócić tą przerwę w granicach 30 sekund, więc zaczął właśnie drugą serię. Trzecią? Kurde, Mario, poleciał za szybko. Słuchajcie, pamiętajcie, że przerwa poniekąd jest integralną częścią treningu, czyli nie skracajcie przerw, mimo tego, że ćwiczenia wydają wam się bardzo proste. Mariusz jest dosyć zaawansowanym zawodnikiem, dlatego te ćwiczenia zna bardzo dobrze, tak? Niektórzy z was będą to robić po raz pierwszy, więc skupcie się na jakości wykonania tego, co robicie, a nie na tym, żeby jak najszybciej to przelecieć. Nawet jeżeli my robimy to troszkę szybciej, to każdy z was może wykonać to wolniej, dokładniej, przede wszystkim na tyle, ile jesteście w stanie to zrobić i żeby zakresy ruchów były poprawne, tak? Czyli zaczynamy od napięcia, wyciągam. Jeżeli komuś jest za łatwo, a chciałby sobie utrudnić, zróbcie sobie 2 sekundy pauzy w wyciągnięciu. Czyli wyciągnąłem ręce na zewnątrz, przytrzymuję 2-3 sekundy pauzy. Na pewno Mariusz chętnie tą pauzę dołoży, bo Mariusz lubi dokładać sobie obciążeń. Czym więcej, tym lepiej, więc na pewno tutaj nie odpuści, jak troszeczkę go podpuściłem, żeby sobie zrobił lekką pauzę. Dlatego Mario, dokładamy od następnej serii na pewno pauzy. Jak widzicie, już zbliżamy się tak naprawdę do końca tych naszych serii, więc to ćwiczenie jest stosunkowo dosyć krótkie. To nie znaczy, że jest stosunkowo łatwe. Jeżeli wykonacie to na dobrej gumie, czyli guma, którą sobie dobierzecie do tego ćwiczenia, nie będzie gumką recepturką, tylko faktycznie będzie to guma do ćwiczeń, to na pewno to ćwiczenie odczujecie. Na pewno przedrami i nadgarstek będzie odpowiednio pracował i zgodnie z założeniem tego ruchu wykorzystacie go w maksymalny sposób, tak? Czyli działamy, robimy. Mario, którą serię robi? Skończymy. Tak jest. Jak widzicie, krótka i fajna praca. Zrobiliśmy to w miarę szybko, natomiast u was może to zająć kilka dłużej. Naprawdę, możecie sobie wydłużyć przerwy. Mario lubi robić dużo i szybko, natomiast każdy z was niech tą przerwę może zrobić nawet do 1,5 minuty, jeżeli będzie potrzebował. Dziękuję i lecimy z następnym elementem. Ok, kochani, kolejnym ćwiczeniem, które wykonacie,
Będzie troszkę zmodyfikowana praca na biceps, natomiast pamiętajcie, że dalej skupiamy się na przedramieniu nadgarstku, więc dokładamy ruch rotacyjny, będziecie potrzebowali jednego hantla, może być to równie butelka z wodą. Jeżeli nie macie odważników w domu, możecie to wykonać z butelką wody, natomiast co jest ważne w tym ciśnieniu? Przeważnie praca na biceps kojarzy nam się z bezmyślnym machaniem góra-dół. Natomiast staramy się dołożyć do tego pracę rotacyjną przed ramieniem, czyli wykonujemy taki ruch. Zobaczcie, podciągam rękę do góry, przekręcam nadgarstek do dołu, opuszczam rękę w dół. I to jest dla nas jedno powtórzenie. Mariusz, proszę bardzo, jedziemy. Podciągamy rękę w górę, przekręcam nadgarstek, opuszczam tu. I słuchajcie, wykonujecie teraz 10 powtórzeń na stronę, czyli prawa ręka robi 10, lewa ręka robi 10, w trzech seriach. Tak? W trzech seriach. Przerwa między seriami. Tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu. Mniej więcej powinno być to około 30 sekund do minuty. Natomiast jeżeli czujecie, że ta ręka już naprawdę jest zmęczona, bo ona może być zmęczona, wykonujemy kolejne ćwiczenie, w którym to przedramię cały czas jest obciążone, więc możecie zrobić przerwę troszeczkę dłuższą. Natomiast ta przerwa również, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, nie powinna być dłuższa niż 1,5 minuty, czyli żebyście mniej więcej zazębiali te wszystkie serie w granicach 2-3 minut maksymalnie i wtedy całe to zestawienie nie powinno nam zająć nawet z najdłuższą przerwą nie dłużej niż około tam 8 do 10 minut maksymalnie. Naprawdę, słuchajcie, więcej tej przerwy nam tutaj nie będzie potrzebne. Jak widzicie, Mario, tak jak i w poprzednich ćwiczeniach, bardzo dobrze sobie to koordynacyjnie ogarnia, czyli akcentuje każdą fazę ruchu, akcentuje podniesienie do góry, akcentuje przekręcenie nadgarstka, opuszcza to w dosyć wolny sposób. Bardzo ważne, słuchajcie, w tych ćwiczeniach jest to, żebyście ten moment, kiedy ta ręka opada, może nie to, że bezwładnie w dół, ale opuszczacie ją do dołu, też kontrolowali to opuszczenie ciężarku. Ciężarek siłą grawitacji będzie was ciągnął do ziemi, natomiast to wy kontrolujecie to ćwiczenie, to co robicie. Czyli jeżeli ręka się odkręca, nie opuszczam jej luźno w dół, nie rozluźniam się do momentu wyprostu ręki w łokciu, tylko staram się w kontrolowany sposób, tak jak Mariusz, zobaczcie, akcentuję każdy moment, każdą fazę ruchu bardzo ładnie wykonuję i wy też starajcie się wykonać to w taki sam sposób, tak? Można by powiedzieć, że nie jest to element, który miałby nam poprawić naszą siłę i jakby tą mobilność nadgarstka. Natomiast wyprowadzę was z błędu. Słuchajcie, to ćwiczenie bardzo mocno oddziaływuje na nadgarstek, ponieważ mięśnie chwytne, tak jak wam już wcześniej mówiłem, znajdują się w przedramieniu. Czyli jeżeli dokładam ten ruch rotacyjny, to tak naprawdę, słuchajcie, biceps w tym ustawieniu nie pracuje jakoś super mocno. Tutaj na pewno, zresztą możemy zaraz zapytać Mariuszka, co tutaj jak najbardziej odczuwasz w tym zestawieniu, które wykonujesz właśnie. Czy czujesz biceps bardziej, czy czujesz przedramię? Tak jest, słuchajcie, takie zadanie jest tego ćwiczenia. To, że wykonuję tak zwany biceps curling, czyli podnoszę góra-dół, to jakby jest jednym z elementów tego ruchu. Natomiast gdybyśmy chcieli oddziaływać tylko i wyłącznie na dwugłowy mięsień bicepsa, to byśmy wykonali to z dużo większym ciężarem, też w ruchu izolowanym, czyli bym nie machał ciałem, natomiast zrobimy to dużo większym ciężarem. Natomiast tutaj interesuje nas to, żebyście poczuli przedramionko. Jak widzicie, Mariusz już robi drugą serię, więc ta przerwa u niego jest dosyć krótka, ale jak widać też potrzebuje chwilkę rozluźnienia. To nie jest tak, że Mario jest jakimś terminatorem i po prostu będzie tutaj machał przez 45 minut bez przerwy. Każdy potrzebuje przerw i pamiętajcie, że te przerwy są bardzo ważne. Tak? Dać tym mięśniom chwilkę odpocząć, stawą tak samo też, bo i troszkę staw łokciowy obciążamy i ten nadgarstek też już trochę popracował, więc musimy tutaj dać sobie chwilkę odpocząć. Jednocześnie dwoma rękoma. Oczywiście, słuchajcie, analogicznie, jeżeli ktoś jest w stanie, może wykonać to naprzemiennie dwoma rękami, czyli mogę robić raz jedna, raz druga, a jeżeli ktoś jest w stanie to zrobić dwoma rękami jednocześnie, proszę bardzo, możecie sobie zwiększyć ilość serii i wykonywać to płynnie jedną i drugą ręką. Natomiast słuchajcie, bardzo ważne jest to, żebyście nie tracili wtedy na jakości wykonywania ćwiczeń. Czyli nie to, że chcę zrobić szybciej, a dobra, trzeba zrobić serię po 10, to ja sobie machnę dwoma rękami, będzie dużo łatwiej i szybciej, ale nagle się okazuje, że wygląda to w ten sposób. Słuchajcie, jakieś motylki, nie o to nam chodzi. Czym bardziej się poruszycie ćwiczeń, to nie są ćwiczenia, które mają was zamęczyć wydolnościowo. To są ćwiczenia, które mają zamęczyć mięśniowo, które mają troszeczkę wam podziałać też na układ nerwowy, czyli chcemy cały czas pracować w
takich ruchach troszkę zmiennych, ale nie standardowych, tak? Na co dzień w takich raczej ustawieniach się tego nie wykonuje. Jeżeli coś podnoszę ręką, to wykonuję to w jednym chwycie, nie zmieniam ustawienia nadgarstka. Tak samo było z poprzednimi ćwiczeniami. To nie są rzeczy, które robicie na co dzień. Dlatego też jakby ich skala trudności jest dosyć duża. Mariusz, trzeba pamiętać, żeby oddychać. Bardzo ważna rzecz. Tak jest. Słuchajcie, dzięki temu, że robimy to razem, też Mariusz zwraca uwagę na cenne wskazówki, których ja nie czuję, bo nie jestem w jego skórze, nie robię teraz tego, co on. Bardzo ważne jest oddech. Tak? Pamiętajcie, żeby kontrolować to oddechem. Czyli, jeżeli mam rękę wyprostowaną w dole, mogę nabrać nigdy nie pełen oddech, bo klatka piersiowa się blokuje, jestem zbyt nadętą, mam klatkę, nie mogę wykonać pełnego zakresu. 3/4 wdechu to jest coś takiego, co Wam pomoże wykonać ruch. I teraz na wdechu podciągam, odkręcam i wypuszczam powietrze dopiero na samym końcu. To też jest bardzo ważne, słuchajcie, niby proste rzeczy, ale jak ktoś to będzie robił cały czas na bezdechu, to nagle się okaże, że zabrakło mi powietrza już w drugiej serii. Tak więc jak widzieliście, Mariusz wykonał 3 serie po 10 powtórzeń. Jak Mariusz, czujesz ręce? Jest dobrze. Jest dobrze, słuchajcie, jak widać, zobaczcie, już to przednamionko coraz większe się zrobiło. Myślę, że przynajmniej z 2 cm w obwodzie już poszło od pierwszego elementu. Kończymy nasze trzecie ćwiczenie i za chwileczkę widzimy się na 4 elemencie. Do zobaczenia. Kochani, przechodzimy do ostatniego ćwiczenia w tej serii naszej poprawy chwytu i mobilności nadgarstka. Znowu będziecie potrzebowali hantla, bądź ewentualnie, tak jak mówiłem poprzednim, butelka z wodą absolutnie nam wystarczy. Ciężar, słuchajcie, nie musi być duży. Ważne, żeby znowu była zachowana jakość i wszystkie elementy ćwiczenia, które chcemy, żebyście wykonali. Słuchajcie. Będzie to wyprost ramienia zza głowy. Wyprost ramienia zza głowy, który często potocznie używamy jako ćwiczenie na siedzeniu. Natomiast u nas znowu dochodzi praca przedramienia, czyli pojawia się rotacja. Odwrócę się na chwilkę do Was plecami, żebyście mogli zobaczyć to, co będzie działo się z tyłu. Natomiast chodzi o sam zakres ruchu. Łokieć jest przy głowie, ważne, żebyście łokieć zostawili przy głowie. Ręka ustawiona w ten sposób. Wyprost wraz z odkręceniem ręki w nadgarstku, czyli schodzę w ten sposób, wychodzę do wyprostu. Ta sama zabawa co w poprzednim, czyli macie do wykonania 3 serie po 10 powtórzeń. Mariusz już sobie zaczyna. Zobaczcie, bardzo ważne, żeby łokieć był jak najbliżej Waszej głowy, czyli żebyście mieli rękę jak najbardziej w przedłużeniu Waszego tułowia. Zasada ta sama, czyli mamy 10 powtórzeń na rękę. Wykonuje ręka prawa, wykonuje ręka lewa, czy jak chcecie, zacznijcie od lewej, wszystko jedno. Nawet sugerowałbym zaczynać od ręki słabszej, bo w przypadku Maria, tak jak Wam mówiłem, Maria jest praworęczna, czyli lewa ręka jest jego ręką słabszą, niektórzy mają na odwrót, czyli lewa ręka będzie mocniejsza. Zaczynajcie od ręki słabszej, po to, żebyście mieli pewność, że na pewno Wam się uda to zrobić. Czy ciężarem, który założyliście, czy ilością powtórzeń, którą chcecie zrobić, tak? Tak więc Maria. Jedziemy, bardzo fajnie pilnuje rotacji, odkręca rękę na zewnątrz, staramy się maksymalnie ją wykręcić. Zobaczcie, że to cały czas jest praca na przedramię, czyli tak zwany triceps curling, czyli znowu prostowanie ręki zza głowy w konfiguracji, którą mamy do zrobienia z dołączeniem tej rotacji w nadgarstku, powoduje nam cały czas to, że wzmacniamy ten chwyt i tą pracę naszą w przedramieniu. Mario zaczyna kolejną serię. Tutaj ta sama zasada co w poprzednim ćwiczeniu, czyli ta przerwa w granicach 30 sekund, ewentualnie troszkę dłużej, jak ktoś potrzebuje, ale przede wszystkim nie możemy utracić jakości wykonywanych ćwiczeń, czyli to wszystko, co robicie, ma być tak zrobione, żebyście wy też mieli pewność tego, że zrobicie to poprawnie. Słuchajcie, tak jak i w poprzednim elemencie, tutaj za bardzo nie ma możliwości wykonywania tego oburącz jednocześnie. Możecie to zrobić oburącz naprzemiennie, czyli jak mam dwa hantle, mogę robić raz jedna, raz druga oczywiście, ale raczej sugerowałbym to wykonać w takiej formie, jak tutaj mamy na załączonym obrazku z Mariuszem, żeby robić to raz jedną ręką, raz drugą. Tym bardziej, że niektórzy z Was będą potrzebowali pomocy stabilizacyjnej, czyli będziecie musieli gdzieś tam delikatnie chwycić się wózka, czy ewentualnie jakiegoś przedmiotu, który pomoże Wam ustabilizować tułów w linii pionowej, po to, żebyście nie przechylali się na boki, żeby ręka nie była dla Was jakby tutaj ciężarem, tylko żebyście mogli się skupić na tym, aby wykonać całe ćwiczenie
całe ćwiczenie tak jak trzeba. Mario już skończył drugą serię, jak widzicie, mimo tego, że jest to nieduży ciężar, bo Mario pracuje odważnikiem 3-kilogramowym, troszeczkę te przerwy mu się wydłużają co chwilę już, tak? Ale to też wynika z tego, że chce wykonać to jak najdokładniej, czyli tak, żeby te wszystkie rzeczy, które robimy, tym bardziej, że jest to ostatni element tego treningu, więc naprawdę skupcie się, żeby mimo zmęczenia, mimo tego, że już jednak ta ręka nie jest taka świeża, jak była przy machaniu kuleczką po ścianie, starać się wykonać to jak najdokładniej. Możecie również sobie zwiększyć same przerwy między elementami, czyli kończąc element pierwszy, jeżeli potrzebuje zrobić chwilkę dłużej przerwy, zróbcie sobie chwilkę dłużej przerwy. Starajcie się oczywiście pracować razem z nami, bo to tempo, które Wam tutaj nadajemy, myślę, że dla większości z Was będzie do zrobienia. Natomiast każdy z Was może troszeczkę sobie to spowolnić, ewentualnie przyspieszyć, byle nie kosztem jakości wykonywanych ćwiczeń. Tak? Pamiętajcie również o oddechu, to co Mario właśnie zwrócił uwagę, czyli cały czas jednak kontrola oddechu i ta sama zabawa. Nabieram powietrza, wypycham, odkładam rękę, rozluźniam ciało, wydmuchuję powietrze. Tak, żebyście w tym momencie, kiedy jest odkręcenie nadgarstka, kiedy jest wyprost ramienia, mieli troszkę tej siły takiej związanej z napięciem całego ciała właśnie po nabraniu takiego niepełnego oddechu. I też bardzo fajna praca oddechowa. Słuchajcie, taki element, który jeszcze możecie sobie dołożyć. Starajcie się oddychać nosem. Nos to jest aparat oddechowy, tak? Czyli usta, oczywiście przy większym tętnie będziemy chcieli się hiperwentylować ustami, natomiast możemy jak najbardziej przy takich spokojnych ćwiczeniach akcesoryjnych tak zwanych wykonywać pracę nosem. To też jest poprawa właśnie waszego aparatu oddechowego. Pamiętajcie, że przez nos powietrze jest oczyszczone, ogrzane i nos jest właśnie służy nam do oddychania. Mariuszek, skończone mamy? Jak ręka po wszystkich ćwiczeniach? Czujesz się troszkę lepiej, troszkę gorzej? Czujesz się bardziej spięty na pewno trochę? Ale dla chwileczkę mam dla Was rozciąganie, więc nie odchodźcie jeszcze od nas. Zaczynamy za chwilkę element z rozciąganiem. Jedziemy z tematem. Tym oto sposobem dotarliśmy do samego końca naszego treningu, czyli elementu, który w postaci takiego powiedzmy trochę cooldownu, wyciszenia, uspokojenia organizmu pomoże Wam też rozciągnąć te partie, które dzisiaj obciążaliśmy. Obciążaliśmy przedramię, obciążaliśmy nadgarstek, więc na tym się skupimy. Słuchajcie, zaczynamy od prostych rzeczy. Opieramy po prostu rękę na ścianie, palce są wyprostowane do góry i stopniowo staramy się lekko opuszczać rękę w dół. Ważne, żeby łokieć był wyprostowany i żebyśmy dociskali tyle jesteśmy w stanie do momentu, aż ręka nie będzie chciała się oderwać. Jeżeli dojdziecie do takiego maksymalnego ustawienia, gdzie już czujecie, że po prostu zaraz łokieć się upnie albo nadgarstek oderwie, przytrzymujecie chwilkę, dosłownie niech to będzie 10-15 sekund i analogicznie wykonamy to na drugą stronę. Mario oczywiście nie będzie się odwracał, bo musiałby stanąć do Was plecami, ale Wy możecie oczywiście wykonać tą rotację sobie w domu przy dowolnej ścianie i będziecie mogli tą łapkę sobie rozciągnąć. Powtarzacie takie coś 3 razy, czyli 3 razy będzie to zrobione na prawą stronę, 3 razy na lewą. My dzisiaj zrobimy to tylko i wyłącznie na stronę prawą, ponieważ nie mamy ściany po drugiej stronie, nie chcielibyśmy, żeby Mariusz odwrócił się do Was plecami, też mu będzie przykro, bo nie będzie widział współćwiczącej. Słuchajcie, tak więc trzymamy i to samo. Ściągam rękę do dołu, ściągam, przytrzymuję, ile jestem w stanie i taka pauza na te 10-15 sekund, żeby była do samego końca. Mariusz, jeszcze raz tak, mamy 2. Robimy 3. powtórzenie. Ściąga, przytrzymuje. Jak widzicie, łokieć jest wyprostowany cały czas. Ręka w ustawieniu takim, żebyście mieli. Też słuchajcie, ważna odległość, jaką będziecie mieli od ściany. Jeżeli będziecie za blisko, no to się rzeczy ręki nie doprostujecie, nie będziecie mieli możliwości, żeby to zrobić. Słuchajcie, zrobiliśmy pierwszą rzecz. Druga rzecz, odkręcamy nadgarstek o 180 stopni. I teraz w tym ustawieniu bardzo krótki ruch, staramy się wykonać lekkie krążenia barkiem, czyli wykonuję lekko w bok, do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Palce lekko sobie migrują po ścianie. Delikatnie przesuwam. Robicie sobie po 10 razy. Na prawą, na lewą. Na prawą, na lewą. Wykręcam, odkręcam. Wykręcam, odkręcam. Oczywiście jak zrobicie ręką prawą, staramy się tutaj, Mariusz, też tak samo, żeby ta część dłoni była maksymalnie dociśnięta, czyli jeżeli ręka jest troszeczkę za wysoko, wystarczy ją opuścić troszkę w dół i od razu ta przestrzeń nam się zmniejszy.
To samo oczywiście zrobilibyśmy na rękę prawą, my sobie, przepraszam, lewą, my sobie to zrobimy już po zakończeniu tego materiału, tak żeby i prawa, i lewa strona była rozciągnięta. Dla Was jako element pokazujący wykonanie tego ćwiczenia jest to właśnie zrobione tylko jednoręcznie, tak żebyśmy mogli do Was frontalnie być ustawieni cały czas. Tak więc tutaj to samo, po 3 razy na stronę robicie, 10 ruchów na prawą, na lewą stronę wykonuję sobie na ścianie, na czymś, gdzie możecie się podeprzeć. Mario ma już zdobione 2, robi 3, jak widzicie troszkę tą rękę też sobie rozluźnia między seriami. I Wy tak samo, słuchajcie, jeżeli potrzebujecie tej przerwy, nawet przy rozciąganiu, róbcie ją, nie ma problemu, to jest coś, co ma Wam pomóc, a nie przeszkodzić. Jeżeli nawet się chwilę zagapicie i ta przerwa Wam się wyciągnie do 2 minut, jest to element kończący trening, słuchajcie, tu już nie ma potrzeby intensywności, tak? Mariusz, mamy zrobione 3 serie, ostatnia rzecz, którą macie do zrobienia, to co robiliśmy w rozrzewce. Łapka do przodu, ściągam nadgarstek, stronę grzbietową do góry, ręka jest wyprostowana w łokciu, pokażemy to troszkę od boku, tak żebyście widzieli, zobaczcie, czyli podpiera sobie kciukiem rękę przy nadgarstku, ściąga dłoń maksymalnie do wewnątrz, łokieć jest wyprostowany i tak samo, trzyma sobie około 10-15 sekund, daje chwilę rozluźnienia, rozluźni Mario, zrobimy na drugą stronę, bo tu możemy zrobić prawą i lewą, tak żeby wszyscy widzieli. I to samo, pokażemy Wam, jak to wygląda od boku, zobaczcie, czy to jest w tym ustawieniu, czy to będzie w tym ustawieniu, ćwiczenie jest dokładnie to samo, tutaj chodzi o rozciągnięcie Waszego przedramienia. Przytrzymuje do tych 10-15 sekund, rozluźnia, powraca z powrotem do ręki, od której zaczął, w naszym wypadku jest to ręka prawa, możecie zacząć sobie od lewej, nie ma najmniejszego problemu. Przytrzymujecie po te 10-15 sekund, 3 serie do zrobienia i jesteśmy, słuchajcie, total fajnie rozciągnięci po tym, co zrobiliście w całym dzisiejszym naszym elemencie. Mario jeszcze sobie robi drugą, oczywiście zrobimy trzecią, tak żebyście mogli wykonać to razem z nami i będziemy, słuchajcie, kończyć dzisiejszy nasz trening. Myślę, że jeżeli wykonaliście wszystko w taki sposób, jak zaprezentowaliśmy Wam na tym filmie, to na pewno powinniście czuć troszkę to przedramię. Zresztą zaraz po wszystkim zapytamy Mariusza o jego odczucia. Natomiast wydaje mi się, że efekt zamierzony został osiągnięty, czyli poprawiliśmy troszkę zdolności koordynacyjne w pierwszym elemencie, następnie wzmocniliśmy troszeczkę tą siłę chwytu i kontrolę Waszej pracy nadgarstki w przedramieniu. Mario, jak oceniasz nasze wczorajsze wykonane? Jak się czujesz po tym, co zrobiłeś? Ja mam bardzo dobry trening. Mimo, że to nie wygląda na to, że to jest jakoś mocno obciążające, ale czuć, naprawdę czuć przedramieniami. Polecasz wykonanie takich ćwiczeń dla wszystkich? Tak, tak więc słuchajcie, polecamy, róbcie to z nami, to jest wszystko dla Was. Ma Wam pomóc przede wszystkim w usprawnieniu się i do zobaczenia w następnym odcinku.